Niespodzianka w Paryżu stała się faktem. Daniil Miedwiediew zrobił, co mógł, by nie wygrać środowego meczu z Aleksejem Popyrinem i Australijczyk triumfował w trzech setach 6,4, 2,6, 7,6, 4. Rosjanin w całym meczu wyserwował 11 asów, ale zanotował katastrofalną liczbę podwójnych błędów. Po jednej z takich pomyłek cisnął rakietą ile sił. Drugą część tegorocznego sezonu nie jest szczęśliwa dla Daniila Miedwiediewa. 5. w rankingu ATP Rosjanin przyplata występy przyzwoite ze słabymi i w konfrontacji ze ścisłą czołówką przegrywa. Jak leci? Na prawdziwego pogromcę Miedwiediewa w ostatnich miesiącach wyrósł Jannik Sinner. Lider rankingu ograł Rosjanina podczas US Open, a następnie w Szanghaju i podczas pokazowej imprezy Szlema Sześciu Królów. Skąd Miedwiediew przeniósł się do Paryża, gdzie w środę wystąpił w drugiej rundzie turnieju Rolex Masters. Rywalem Rosjanina był Aleksiej Popyrin. 24. Tenisista rankingu ATP Australijczyk rosyjskiego pochodzenia, który swoją grę opiera na warunkach fizycznych i mocnym serwisie. Dalszy ciąg materiału pod wideo. W przeszłości Miedwiediew wygrał wszystkie trzy bezpośrednie spotkania. Choć trzeba zaznaczyć, że w każdym z nich zwyciężał po długiej walce. W środę tradycja została podtrzymana, ale tym razem 25 latek w końcu mu się odgryzł. Już pierwszy set zwiastował kolejny tenisowy dreszczowiec. Każdy z nich stracił po jednym serwisie, ale końcówka zapowiadała braka. Ostatecznie do niego nie doszło, bo Popyrin po raz drugi przełamał Rosjanina na 6,4. 5. tenisista rankingu przyplatał asy serwisowe z podwójnymi błędami, ostatecznie zakończył mecz z bilansem 11 asów i 14 podwójnych błędów. Po jednym z takich popisów cisnął rakietą na kilkanaście metrów wzwyż, a następnie ta przeleciała mu między rękami i uderzyła o kort, co skwitował tylko uśmiechem politowania. Miedwiediew kapitalnie zareagował i w drugim secie przy stanie 2,2 nie oddał przeciwnikowi już żadnego gema, wygrywając wysoko 6,2. Kiedy wydawało się, że znacznie bardziej doświadczony Miedwiediew znów upora się z Popyrinem, Australijczyk przełamał Rosjanina i prowadził już 3,1. To na nic się zdało, bo Miedwiediew po chwili wyrównał. O końcowym triumfie zadecydował break, w którym Australijczyk niemal otarł się o perfekcję. Miedwiediew popełnił 3 błędy, z czego 2 przy swoim serwisie i ostatecznie przegrał 6,7,4.